może troszeczkę bliżej. Tak jak za modu, za rękę może pan złapać małżonkę. Ja bym chciał, żebyście państwo na początek się przedstawili. Woźniak Urszula. Woźniak Stanisław. Państwo mieszkacie tutaj w Poniatówce. Jak to się zaczęło? Od kiedy? Ja mieszkam od kwietnia 1946 roku. Myśmy się tu przyprowadzili z powiatu Nowy Sącz. Miejscowość Bujne, to jest koło Paleśnicy. Między Zakliczem a Nowym Sączem, nie? Blisko Rożnowa, gdzie ta zapora jest, wodna. Myśmy, to znaczy kto tu przyjechał fizycznie? Matka! Cała rodzina. Ja przyjechałem z całą rodziną. Tu. A przed wojną tu był jego wujek. On zmarł. Żonę jego Niemcy tam zastrzelili z dziećmi dwojgiem. I także tu zostało puste gospodarstwo. I jak matka, czyli jego babcia, wracała tam z Małopolski tu na swoją gospodarkę, tak ich tutaj ze sobą zabrała. Bo on tu była liczna rodzina, bo on miał, jakby nie było, to ich było ośmioro. To była liczna rodzina. To były takie normalne rodziny kiedyś. Normalne rodziny, bo dzisiaj ich tylko zostało dwoje. Mąż i siostrę ma, mieszka w Pile. Tak już wszystko nie żyje. I jak ten początek tu wyglądał? Jak to byście państwo opisali? Co pan pamięta? Ja pamiętam tyle. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy do Pruszcza. Jechaliśmy na takich platformach, nie? Tylko podłoga i taka wysoka bursa. Jechał z nami polski żołnierz, bo moja babcia już z tego wszystkiego straciła pamięć, nie? Bo stacja była Pruszcz Pomorski, nie? A myśmy jechali, no i mama się pyta babci, no mamo, to gdzie my wysiądziemy? W Pruszczu Pomorskim. No to dobrze. A ten Polak żołnierz jechał i grał sobie na harmonii. Oj, już tak mówisz, na czym grał. To ci a ten Rusek za nim i dawaj, harmoszku, dawaj, nie. To on wziął mu czapkę i wyrzucił. I ten poczuł, że tak, że ten Rusek zdążył skoczyć, wziąć czapkę i jeszcze na drugi wagon wsiadł. No i dojechaliśmy do Pruszcza, no i pociąg stanął. Pisze Pruszcz PP, nie? Mama się pyta babci, mamo, no jak to, tu mamy wysiąść? Ty, Zośka, ja nie wiem, bo tu pisało Pruszcz Pomorski. Nie? A ten żołnierz, on pochodził z Laskowic. A wy dokąd chcecie jechać? No do Pruszcza Pomorskiego. No to tu jest, wysiadajcie, nie? To było po południu, no i żeśmy wysiedli. No teraz co zrobić? Szaro się robi, nie tego co, no. Poszedł ojciec do zawiadowcy stacji, mówi, czy byśmy mogli tu na tej sali przenocować, bośmy przyjechali tu i tak, no trzeba jakąś furmankę nająć, żeby zawiózł nas do stosek, nie? No on mówi, nie wolno, no ale mówi, jeśli już tak z rodziną jesteście z dziećmi, no to przenocujcie. My żeśmy się tam przespali na tej sali, to była poczekalnia kiedyś, nie? Przespaliśmy się, no i rano, bo ojciec mój był inwalidą po pierwszej wojnie światowej, nie? Był ranny raz w nogę i dwa razy raz tu w rękę, wiesz, tam, że te palce to miał tak, nie? No i o lasce chodził. Mama mówi, to ty zostań, a ja z najstarszym bratem, z moim bratem najstarszym, Jankiem, mówi, pójdziemy, bo tu już sąsiedzi mieszkali, to mówi, się dowiemy, jakąś furmankę zorganizujemy, żeby nas zabić. No i poszli. Poszli, pytali się jak do stóżek tego, no jeden mówi, szusu, wy, durk, durk, prosto i na lewo, nie? Tak z niemiecka, durk, no, durk. No. No i oni szli, no i przeszli, no tu pisze Stąsk, nie? No ale szosu na lewo, nie, to nie skręcili w tą drogę, tylko poszli tamtą szosu na Lipinie są ludzie. No i poszli tam do, weszli do pierwszego gospodarstwa i pytają się, czy tu stróżki, tak?
Znaczy się pytała, a co wy się, nie? No, mama im mówiła, a tu byli puściani, nie? No to mówią, po felku gospodarstwo jest tam, a mama się pyta, a Rogalski gdzie mieszka? A my Rogalski zaraz tam. A gdzie potoki mieszkali? No następni gospodarstwo. No i przyszła tu do sąsiada, a znali się jeszcze sprzed wojny. No i Rogalski mówi, wiecie co, ja wyślę chłopaków do Słupkowskiego, on ma parę koni, może on po was pojedzie. No i tak zrobili, Słupkowski po nas przyjechał i nas tu przyciósł. Jak żeśmy jechali, Boże drogi, miało jeszcze gorzej jak dziś, piaskiem kurzyło, no ale żeśmy dotarli. Przyjechaliśmy tu, dom był pusty. No łóżka mieliśmy ze sobą i tak wszystko to mieli. W kuchni nie było ani jednego kręga, nic, wszystko wyszabrowane. No ale no przyjechaliśmy tu i tego. Ojciec mój był stolarzem, miał cały warsztat, tego wszystko tu przywieźli i tego. No ale co, tu roboty nie było takiej, nie było jak po wojnie. Ojciec był sadownikiem, no to chodził tu po sąsiadach, szczepił im drzewka. No i tak żeśmy przeżyli aż do tej pory. A te czasy wojenne, jak to wyglądało? Bo to tutaj przed wojną mieszkał... Tu przed wojną mieszkał mój wujek. Mamy brat. A pod lasem mieszkał... I on był pierwszym właścicielem. Tak, pierwszym właścicielem po parcelacji. No. A tam za Rogalskim, ostatni pod lasem, mieszkał mój dziadek, nie? Czyli mojego wujka ojciec. To był ojciec i syn, nie? No. Jego żona, oni tu w 40 roku zostali wywiezieni do Lachy, do Potubic, nie? Wywieźli. Obydwoje. Wszystkich. I tu jakieś bez Araby były. Ale a po wojnie każdy już ich, nie wiem gdzie tam ich tam wywieźli, to nie wiadomo. Czy to sami uciekli, czy kto ich wywiózł, nie wiadomo. W każdym razie wszyscy ci właściciele, co byli przedwojenni, wracali tu z powrotem. Wszystkim się udało tu wrócić, czy... Nie wszystkim. Z tamtego gospodarstwa wróciła tylko babka, nie, moja babka, mojej mamy mama, nie. Dziadek zmarł jeszcze przed Lachem, tutaj, nie. Wujek Kuba, wujek Janek, wujek Felek to tu był, ale wujek Janek, wujek Kuba i Aniela. Ci zmarli w Potulicach w Lachrze. Kuba nie zmarł. Cicho. Kuba zginął. Janek zmarł i ten. No Janek, tak. Janek i Felek. No Felek, bo stąd pochodził, nie. Oni zmarli w Potulicach w Lachrze na tym. Nie. Niemcy chcieli koniecznie, żeby oni wstąpili do wojska. To ich zwolnił. Nie. Ale oni nie chcieli do niemieckiego wojska iść, więc zmarli w Lachrze. A była taka możliwość, że my byliśmy w tak zwanej generalnej guberni. Nie. Czyli były pieniądze polskie, ale emisja niemiecka. Były takie duże płachty. I były złotówki normalnie, nie? Także jakiś czas można było, kto ma rodzinę tu w obozie, stamtąd wykupić. Także mój wujek, co tam mieszkał w Krakowskim, wykup i ojciec tam się dołożyli, nie wiem ile to kosztowało, nie? W każdym bądź razie, że wykupili. Ale tylko wykupili babkę i tu żonę wujka, no z dwoma takimi małymi dziećmi na rękach. I wujka Kubę wykupili, co jeszcze tu żyli, nie w obozie. No i oni tam przyjechali do nas w Krakowie i tam byli aż po wojnie. No. I po wojnie w 1946 roku można było tu wracać, więc myśmy przyjechali tu. I zostaliście
pusty dom, tych bez Arabów już nie było. Nie było już nikogo. Zdążyli się ewakuować. Już prawie wszyscy ci, co stąd poszli do lagru, to już prawie wszyscy wrócili z powrotem na swoje. No. Także już tu wszyscy byli, oprócz tylko nas i potoku, nie? Czyli tam po nas, mojej babki, nie? No i żeśmy tu przyjechali. Babka jeszcze mi tak, słuchaj Zośka, was tu tyle, macie tylko te dwie morgi pola. Mówi, to takie urwiska, bo tutaj na przykład dość to wszystko do potoku, bo zabrzała woda. I tego mówi, co wy się tu macie męczyć, tam jest puste gospodarstwo, mówi, ja sama co zrobię, jedźcie ze mną. I tak żeśmy tu z babką przyjechali. Parę, dwa czy trzy miesiące babcia była tu u nas, z nami razem, nie? No ale tam był pusty dom i po co ja się tu mam z wami wiedzieć? Ja sobie pójdę na swoje. No i poszła tam, ale na jedzenie przychodziła. To nam to sama sobie miała robić. I tak aż do śmierci była. Później znalazła się jej, a jeszcze nie. Wujek Kuba zginął na Jamnej. Była walka między Niemcami a partyzantami. Co to jest Jamna? Proszę wytłumaczyć. Wieś. I tam było 3000 partyzantów, a przyszło 12 tysięcy Niemców. I była walka. Pamiętam, myśmy mieszkali, nie wiem ile kilometrów, bo 7 czy 8 stamtąd. Był taki dzień, to był październik. Deszcz od rana padał i tego, a myśmy w ogrodzie krowy właśnie tak tego. Siedzieliśmy w domu, ale uważali, żeby krowy nie poszli do sąsiada. I krowa tam gdzieś tak dalej odeszła i ja wyszłem na podwórko i zagnałem tu krowę, ale tak patrzę, las i tam był. I między wiecie ogień, pali się coś, nie? I przyszedłem do domu i mówię, mamo, tam w lesie, mówię, za paleśnicą coś się pali, nie? Mama z ojcem wyszli, patrzą, słychać było strzały, nie? A mówi, to dom Boniarskiego się pali, tak nazywał się Boniarski, tylko mieszkał w lesie i tego. Wtedy tam w czasie tej walki Niemcy chodzili po domach, zabierali chłopów, domy palili, nie? No ludzie się uciekali i tu do jednego domu była duża piwnica, tam się schowali do piwnicy. A mój wujek Kuba wyszedł, nie, jak mówi, żeby się nie spaliło, wyszedł do stodoły, nie, i wypychał sieczkarnię, nie, taką, do rżnięcia sieczki. Na to wpadli Niemcy, nie. Obmacali go, on miał jabłko w kieszeni, granat, pod gruszkę i całą sobie w niego, nie. Tego, no to jednak jak po tej walce całej wyszli, to tak, plecak miał tylko jedną dziurę, tu miał wszystko wyrwane, ale widocznie się męczył, bo tak jak daleko rękami sięgnął, to trawę do gołej ziemi wydrapał, nie. No i tego, a Niemcy wtedy szukali, Niemiec weszedł do piwnicy, tam gdzie ci ludzie byli i stanął tak w drzwiach, nie, i serię. Bo ich później wtedy zginęła ciocia z tymi dwoma dzieciakami na rękach. No i tam ludzi dużo zginęło. Tak. Takie były przeżycia wojenne.